pracuję u Włochów, mogę się od nich nauczyć włoskiego. Wystarczy, że ich posłucham, później zacznę gadać z nimi, co nie? I tam pierwsze słowo, które zrozumiałem, to jak syn mówił do ojca właśnie. Tato to jest akurat proste, po włosku to jest papa. I potem już zacząłem sobie sam kombinować. Na przykład jak powiedzieć żegnaj tato. To jest papa, papa. Potem już wszedłem bardziej złożone zdanie na zasadzie mamo, tam poszedł kłaść papę na dach. Po włosku to jest mama, papa, papa, kłaść papa. Na dach. Bo przy dachu nie znam właśnie. Jakbym znał dach, to już z każdym Włochem bym się dogadał, stary. Język włoski głównie na dachu się opiera. To... Ostatnio wymyśliłem patent na chiński, okazało się, że wystarczy przeciągać ostatnią literę i już jest po chińsku. Na przykład, siemano! Weźcie to sobie, możecie tak gadać z Chińczykami. Ktoś to, oni by dowiedzieli, że wy ode mnie.